W finale Mask Singer zmierzyli się Kogut, Deszcz i Bocian. Oczywiście wszystkie nazwiska uczestników Mask Singer Pomponik zdobył odpowiednio wcześniej. Deszczem w Mask Singer była Natasza Urbańska, co niekoniecznie zdziwiło dociekliwych widzów, którzy lubili pobawić się w detektywów. Wyraźnie zaskoczona, ale też szczęśliwa Natasza Urbańska po ściągnięciu maski powiedziała kilka słów od siebie. Ja się dziwnie czuję w ogóle, mówię swoim głosem, a nie tym Tai Didi, jeszcze to do mnie nie dotarło, unoszę się nad ziemią, jestem tak szczęśliwa. Mówiła PO wygranej Natasza. Joanna Trzepiecińska zapytała Nataszę, jak czuje się z tym, że tak naprawdę występując w Teatrze Buffo, nie ma tam żadnej konkurentki, która dorównywałaby jej umiejętnościom. Nigdy innych artystów i artystek nie traktowałam jak konkurencji. Jesteśmy bardzo różni, dla każdego jest miejsce na scenie. Podziwiam Bociana, który rozłożył mnie na łopatki. Tym bardziej doceniam to, że jestem tu i trzymam złotą maskę. Dodała zwyciężczyni. Swoje pytanie również zadał Kuba Wojewódzki, który był drugim najbardziej hejtowanym jurorem tej edycji, zaraz po Julii Kamińskiej. Niestety, jego pytanie było bardzo trafne i jednocześnie smutne. Nie masz wrażenia, że to, że jesteście tylko głosami, powoduje, że zupełnie inaczej jesteście postrzegani? Zapytał Wojewódzki. Natasza smutnym głosem odpowiedziała krótko, to prawda. Teoria ta sprawdziła się wielokrotnie. Pechowa już Natasza Urbańska, pomimo ogromnego talentu wokalnego, nie wzbudzała nigdy szczególnej sympatii widzów. To spiętrzyło tylko listę porażek wokalistki, nie wygrała programu Jak oni śpiewają, Tańca z gwiazdami, ani też nie przeszła do dalszych etapów Eurowizji. Czy Mask Singer przełamał jej złą passę? Fani również w komentarzach na oficjalnym Instagramie Mask Singer Tywyn po wygranej Nataszy komentowali, że w końcu coś wygrała. Nie zabrakło też internautów, którzy potwierdzili słowa Kuby Wojewódzkiego. Cóż za paradoks. Bez maski mimo talentu, nigdy nie wygrała żadnego show. Nareszcie numer jeden miała często złą passę dwa miejsca. Super, że wygrała. Musiała się ukryć pod maską, żeby wygrać, bo nikt za nią nie przepada. W końcu wygrała jakiś program pod ukryciem. Szczerze to ujawniły ja jej gesty takie same jak w Tańcu z Gwiazdami i tak dalej. Gwiazda o wielkich możliwościach i talentach, ale za bardzo gra. Thank you.